1890. Tyle miejsc w sumie mają suwalskie przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Właśnie zakończyła się rekrutacja uzupełniająca. Mamy jeszcze grupę dzieci, bo jest to 72, które nie dostały się, ale do tych przedszkoli, gdzie rodzice wskazali jako te, którym najbardziej są zainteresowani. Miasto Suwałki, jak każdy inny samorząd, ma obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu każdemu dziecku. Przedszkola nasze dysponują wolnymi miejscami i chcę tu Państwu powiedzieć, że dodatkowa grupa powstaje w przedszkolu numer 1, ponieważ jesteśmy po termomodernizacji tego budynku, po gruntownym remoncie. Dlatego miasto Suwałki w najbliższym czasie poinformuje rodziców, które z placówek przedszkolnych dysponują jeszcze wolnymi miejscami, a jest ich w sumie 90. Warto przypomnieć, że z inicjatywy prezydenta Suwałk Czesława Rękiewicza suwalskie dzieci zostały zwolnione z opłat za uczęszczanie do miejskich przedszkoli. Prezydent miasta Suwałk ogłosił właśnie 3 konkursy na stanowiska dyrektorów suwalskich placówek oświatowych. Są to zespół szkół nr 4, szkoła podstawowa nr 7 oraz szkoła podstawowa nr 10. Termin składania ofert to 29 i 30 maja. Duże szkoły, oczekiwania społeczne też bardzo duże, szkoły podstawowe, no, dziesiątka jest to szkoła z integracją, również z oddziałami sportowymi, więc wielość zadań, mnogość zadań bardzo duża. Wszelkie szczegóły dotyczące naboru oraz wymagania, jakie postawiono kandydatom, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Informacji można również szukać w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu. W tym roku odbędzie się 16. edycja dorocznych nagród prezydenta Suwałk, Włóczni Jadźwigów. Do tej pory uhonorowano 91 osób, instytucji, organizacji, placówek czy firm zasłużonych dla Suwałk. Gala wręczenia nagród tradycyjnie odbędzie się w sierpniu podczas Dni Suwałk. Zachęcamy wszystkich wnioskodawców do tego, żeby w swoim środowisku popatrzeć na, czy nie ma takich osób, czy nie ma takich firm, instytucji, które nie ulega wątpliwości w swojej działalności odniosły w ubiegłym roku sukces. W tegorocznej edycji Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk Włócznia Jadźwigów za rok 2017 kandydatów zgłaszać można do 1 czerwca. Od 3 lat można również zgłaszać wnioski o nagrodę dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Suwałk, którego nagrodzone produkty lub usługi są przedmiotem własnej działalności i cieszą się uznaniem konsumentów. Dostrzegamy pracę innych ludzi, że chcemy ich wyróżnić, chcemy pokazać jako taki dobry przykład, wzór godny naśladowania.